13:15 dokładnie rozpoczynamy. Witam Was bardzo serdecznie. Rozpoczynamy kolejne uroczyste, wyjątkowe nasze samorządowe spotkanie gminne. Jesteśmy wciąż w roku takim szczególnym dla naszej ojczyzny, roku jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości. I w tym takim wyjątkowym czasie przeżywaliśmy także inne święto, bo przecież tak traktujemy, tak czujemy, że wybory samorządowe, które miały miejsce 23 października, były dla nas samorządowym świętem, dla nas i dla Polski, były samorządowym także świętem. Przeżywaliśmy to, tak wspomniałem, w tym szczególnym roku jubileuszu ważnym dla naszej ojczyzny. Drodzy, w tym roku takim wyjątkowym dla kraju mieszkańcy gminy Zamość zdecydowali. Wybrali swoich przedstawicieli do organu gminy 8 kadencji, wybrali 21 radnych rady gminy, wybrali wójta gminy. W tym dniu, kiedy trzeba było pójść do lokali wyborczych, 51% mieszkańców gminy uprawnionych do głosowania na osiedlu lokali wyborczych, prawie 9700 osób. Tyle osób skorzystało z tego swego prawa demokratycznego, prawa do zabrania głosu, do wskazania osoby, którą chciałaby, żeby ją reprezentowała ta osoba w organach gminy. Myślę, że podziękowań nigdy za dużo, więc i ja, i my wszyscy powinniśmy dzisiaj jeszcze raz pięknie podziękować właśnie tym wszystkim, tym, którzy, dzięki którym jesteśmy dzisiaj tutaj, dzięki którym możemy dzisiaj odbywać tę pierwszą uroczystą sesję Rady Gminy Zamość. Tym wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych, jest na pierwszej okazji mi dali jeszcze raz pięknie, pięknym mieszkańcom. Dziękujemy. Drodzy, komisarz wyborczy wyznaczył na 21 listopada, na dzisiejszy dzień, pierwsze obrady organu stanowiącego gminy, pierwszą sesję Rady Gminy Zamość. Na tej sesji radni złożą ślubowanie, wójt gminy obejmując urząd wójta także złoży ślubowanie. Jeszcze jest uroczyście dzisiaj. Jeszcze będą takie osobiste emocje. Zapamiętamy ten dzień, zapamiętamy tę chwilę na pewno, szczególnie, że będziemy także wracać z pamięcią do tego, przez to, że to przeżywamy w tym roku stulecia odzyskania niepodległości. Ale od jutra zaczyna się dla nas, tak umownie powiedzmy, od jutra zaczyna się dla nas praca, wspólna, współdziałanie, wspólna, zgodna praca dla dobra naszych małych ojczyzn, sołectwa, dla dobra gminy Zamość. To są wyzwania przed nami. Mieszkańcy powierzyli na pewne zadania i to, co nawet ksiądz Ipariusz się przyświadczył, my powinniśmy teraz te zadania wypełniać w zgodzie, zapominając o tym wszystkim, co działo się w kampanii wyborczej. Teraz jest czas, 5 lat, czas zgodnej współpracy. No tak to chyba drodze będzie trochę wyglądało, możemy tak powiedzieć, że my tą 5-latką, tą najbliższą kadencją, tak trochę rozpoczynamy. Utrwalamy to się w gminie Zamość, będzie działo w naszej pięknej małej ojczyźnie w tych 5 latach kolejnych 100 lat niepodległości Polski. Drodzy, tak powiedziałem, dzisiaj trochę uroczyście, ale trochę roboczo dla organów gminy, a ponieważ jesteśmy w tym takim szczególnym roku, więc najpierw jeszcze drodzy dla Was radnych, dla Was wszystkich, tych, którzy otrzymali mandat zaufania 21 października. Gratulacje, słowo uznania. Gratulacje z tego tytułu, że otrzymaliście zaufanie, ten mandat zaufania mieszkańców. A ponieważ tak wspomniałem, jesteśmy w tym roku jubileuszowym, więc proponuję, abyśmy to dzisiejsze nasze spotkanie, zanim rozpoczniemy oficjalną sesję Rady Gminy Zamość, posłyszeli krótkim 15-20-minutowym koncertem patriotycznym mieszkańców Gminy Zamość. Zespołu
a jeszcze Szczowinka w Szczowinie przed nami. Zapraszamy. Szanowni Państwo, niepodległość trzeba było wywalczyć krwią, poświęcenia, poświęcenia. Tej niepodległości trzeba było też bronić chwilę najgorszą. Wielu powstańców, żołnierzy, a także osób cywilnych złożyło najwyższą ofiarę na ołtarzu ojczyzny. Dbajmy o pamięć, o poświęcenie tysięcy istnień dla następnych pokoleń i o wolność, którą nam przekazano. W prostych słowach żołnierskich pieśni chcemy dzisiaj oddać hołd im i ich najbliższym. Zaczynamy od regionów, bo od tego przychodzimy. Maszerują, karabiny błyszczą, szary strój, a przed nim
Niespokojne dni, o
Śpiewam dla Ciebie.
kwiat czerwony, skoro przyszedł na to czas. Dziękuję bardzo, że wszystko zostanie. Własność, dobry Bóg. Straży Pożarnych, prezesów Stowarzyszeń,
kadrę kierowniczą szkół, kadrę kierowniczą gminnej administracji. Tak patrzę, drodzy, żeby kogoś nie pominąć. Witamy serdecznie wszystkich mieszkańców, witamy media. Dziękujemy jeszcze raz pięknie Wam za to, że przyjęliście zaproszenie na to dzisiejsze uroczyste spotkanie. Drodzy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, artykuł 20 ust. 2c, jeśli dobrze pamiętam, pierwszą sesję Rady Gminy nowej kadencji do czasu wyboru przewodniczącego Rady prowadzi Rady, który nie jest najstarszy wiekiem, tylko ma najwięcej Rady. Przynajmniej w metryce. Takim radnym jest zasłużony radny wielu kadencji Rady Gminy, posiadacz honorowego tytułu zasłużonej dla samorządu gminy Zamość, pan Wiesław Poślik. Witamy panie Wiesławie i no i powierzam panu mikrofon i prowadzenie pierwszej sesji Rady Gminy Zamość 8 kadencji. Zapraszam. Dziękuję bardzo. W sprawie artykułu 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym otwieram pierwszą sesję Rady Gminy Zamość. Dziękuję za powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji. Pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby pierwsza sesja przebiegła sprawnie i zgodnie z prawem. Informuję, że przebieg obrad Rady Gminy jest w całości nagrywany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, co wprost wynika z artykułu 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym. Nagrania zostaną upublicznione na stronie internetowej gminy i Biuletynie Informacji Publicznej. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z klauzulą obowiązku informacyjnego, która jest umieszczona przed wejściem na salę na obrad. W naszym przypadku ustawowy skład Rady wynosi 21. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi kworum niezbędne do przeprowadzenia ważnych wyborów oraz podejmowania prawodawczych uchwał. Szanowni Państwo, Szanowni Radni, jeśli pozwolicie, będę na siedząco prowadził dalszą sesję. Będzie mi wygodnie, bo tak troszeczkę tutaj przezerkać. Trzeba będzie pewnie na tablicę zerkać. Tak, jeśli pozwolicie, to ja na siedząco będę dalej prowadził. Proszę przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Zamościu, pana Franciszka Królicę, o wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze na radnego gminy Zamość. O udział w ceremonii proszę także wójta gminy Zamość. Będę kolejny wyczytywał nazwiska radnych. Wyczytane osoby proszę o podejście. Anna.
Rudzyński Michał. Dobromirski Sylwester. Doła Piotr. Gromek Krzysztof. Hałasa Edmund. Kitka Konrad. Poczułam Piotr. Poczułam Wiesław. Paulun Mirosław. Kostrupiec Tadeusz. Łukaszków Henryk. Najda Piotr. Ostasz Krzysztof. Ośmiu Wiesław. Serafin Anna. Suchowi Wojciech. Szymańska Halina.
Tarajko Tadeusz. Wichrowska Beata. Dziękuję panu przewodniczącemu za wręczenie zaświadczeń. Wysoka Rado, obecnie przystąpimy do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych gminy. Będę wyczytywał nazwiska radnych Rady Gminy Zamość według Chrystusa obecności. Każdego wyczytanego radnego proszę o potwierdzenie woli złożenia ślubowania słowem ślubuję. Informuję, że po słowie ślubuję każdy z radnych może dodatkowo wypowiedzieć formułę tak mi dopomóż Bóg. Czy są inne propozycje? Nie widzę. Wobec tego odczytam rotę ślubowania. Proszę wszystkich o powstanie. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy mieszkańców. Adamczyk Jacek. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Bartań Anna. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Budzyński Michał. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Dobromirski Sylwester. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Dołowa Piotr. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Gromek Krzysztof. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Hałasa Edmund. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Chytka Konrad. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Koczoła Piotr. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Koczoła Wiesław. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Kondor Mirosław. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Kostrowiec Tadeusz. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Łukasz Czupendyk. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Najda Piotr. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Ostasz Krzysztof. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Pośród Piotra. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Serafin Anna. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Suchowiec Wojciech. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Szymańska Halina. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Rajko Tadeusz. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Wichrowska Beata. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gratuluję i stwierdzam, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego rady. Szanowni, proszę. Szanowni Państwo, przystępujemy teraz do uchwalenia.
ustalenia porządku obrad pierwszej sesji Rady Gminy. Przedstawiam proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji przygotowany przez komisarza wyborczego pana Piotra Szafryńskiego. Proponowany porządek obrad Państwo Rady otrzymaliście wraz z zaproszeniem na sesję. Pozwólcie jednak, że go wczytam. Z zaznaczeniem takim, że proponowałbym, aby punkt 7 przedstawionego porządku przenieść po punkcie 5. A zatem przedstawię porządek obrad. Tak, otwarcie sesji, wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego, złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Zamość-Wery w treści określonej w artykule 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, które to już nastąpiły do punkty. Punkt 4. Uchwalenie porządku obrad. Wybór przewodniczącego Rady Gminy. I tu właśnie ta zamiana, że punkt 7 byśmy przynieśli punkcie 5, to jest przyjęcie przez przewodniczącego Rady Gminy prowadzenie sesji. Następnie punkt 6, wybór przewodniczących Rady Gminy. Złożenie ślubowania przez wójta według treści określonej w artykule 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, sprawy różne i zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad? Jeśli nikt nie zgłasza uwag, przystępujemy do głosowania. Przypominam, że głosujemy poprzez urządzenie do głosowania oraz dodatkowo sygnalizujemy sposób głosowania przez podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem przedstawionego porządku? Proszę o naciśnięcie przycisku oraz podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Trzeba powtórzyć. Jest za, znaczy jeden, jedna osoba nie wzięła głosowania. Będziemy musieli głosować. Przedstawiam wyniki głosowania. Za przyjęcie przedstawionego porządku obrad głosowało 20 osób. Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada Gminy będzie obradowała na pierwszej sesji w dniu 21 listopada według przedstawionego porządku. Przystępujemy do realizacji punktu 5 porządku obrad wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Proponuję przystąpić do powołania 3-osobowej komisji skrutacyjnej. Przypominam, że osoby kandydujące na przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady nie mogą wchodzić w skład komisji skrutacyjnej. Czy są inne wnioski? Nie widzę. Bardzo proszę
o zgłaszanie co najmniej 3 radnych do pracy komisji. Tak jest w zasadzie przyjęte, że 3 osoby są w składzie komisji edukacyjnej. Prosimy o zgłaszanie. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, do Komisji Eksploatacyjnej chciałem zgłosić kolegę Michała Mocyńskiego i kolegę Piotra Naj. No czekamy jeszcze trzecią osobę do Komisji Eksploatacyjnej. Tak. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że do Komisji Eksploatacyjnej zgłoszono 3 radnych. Zatem pytam zgłoszonych radnych, czy wyrażają zgodę na pracę komisji. Czy pan radny Budzyński wyraża zgodę? Tak. Nie. Czy radny Najda wyraża zgodę? Czy radny Ostasz wyraża zgodę? Wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do proponowanego składu komisji? Przystępujemy do głosowania. Przypominam, że głosujemy przez urządzenie do głosowania oraz dodatkowo sygnalizujemy sposób głosowania poprzez podniesienie ręki. Kto jest z Państwa radnych za zgłoszonym składem komisji? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? 21, wstrzymało się radnych. 0, przeciw 0. Stwierdzam, że Rada Gminy powołała komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczących. Proszę członków komisji o zajęcie przygotowanych miejsc i wybór przewodniczącego i sekretarza. Zapraszam. Informuję, że zgodnie z paragrafem 15 załącznika nr 1 do uchwały nr 48 /464/18 Rady Gminy Zamość z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Zamość Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego pozycja 439 Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy oraz ewentualne ich przedstawienie. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego każdorazowo będę zwracał się z zapytaniem do zgłoszonej osoby, czy wyrażę zgodę. Proszę bardzo. Proszę. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Chciałbym zgłosić kandydaturę
Wojtka Cichowicza, na przewodniczącego Rady Gminy 8 kadencji. Wojtek był przed 7 kadencji był radny. Jest sołtysem Wólki Panieńskiej drugą kadencję. Jest jak najbardziej odpowiedzialnym kandydatem na to zaszczytne stanowisko przewodniczącego Rady Gminy 8 kadencji. Czy radny Suchowicz Wojciech wyraża zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Rady? Wyrażam zgodę. Dziękuję. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Nie widzę. Stwierdzam zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy Zamość. Proszę komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania. Ogłaszam 10-minutową przerwę. Proszę. Proszę Państwa, przepraszam bardzo, komisja zgłasza mi, że jest gotowa do przedstawienia plików, jest gotowa do pracy, wobec tego odwołuję przerwę. Będzie później. Będzie, ale będzie później. Wobec powyższego proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o krótkie przypomnienie zasad głosowania, a komisję o jej przypomnienie. A no właśnie, to zostałem wprowadzony w błąd. Wobec tego 10-minutową przerwę. Proszę zatem przewodniczącego komisji skrutacyjnej o krótkie przypomnienie zasad głosowania, a komisja o jego przeprowadzenie. Proszę bardzo. Panie Wójcie, Wysoka Rado, więc komisja ukonstruowała się w następujący sposób. Krzysztof Ostrasz, przewodniczący, radny Michał Buzyński, członek komisji i radny Piotr Majda, członek komisji skrutacyjnej. Pozwólcie Państwo, że przypomnę pokrótce zasady głosowania. Więc tak, głosowanie jest tajne. Nakazuje nam to artykuł 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminy. Radni będą głosować na kartkach, które rozda komisja skrutacyjna i które będą opatrzone pieczęcią Rady Gminy Zamość. Radny dokonuje wyboru jednego kandydata. W tym przypadku mamy jednego kandydata. Więc stawiamy znak X, to znaczy dwie przecinające się linie w kratce pod wyrazem tak. Opowiadając się w ten sposób za wyborem danego kandydata lub w kratce pod wyrazem nie, opowiadając się przeciwko wyborowi danego kandydata. Także myślę, że chyba zasady są objaśnione. Możemy przystąpić do głosowania. Mamy tutaj... Są pytania. Chyba, że są pytania do komisji. Każdy powinien oddać głos zakreślić, tak lub nie. Tak, jeszcze raz przypomnę. Jeśli nie będzie zakreślone, rozumiem Panie Przewodniczący, tak lub nie, to będzie głos nieważny. Głos jest w tym momencie nieważny, także zakreślamy albo stawiamy pod wyrazem tak, jeżeli opowiadamy się za danym kandydatem, bądź pod wyrazem nie, jeżeli opowiadamy się przeciwko danemu kandydatowi. Czy wszystko jest jasne, czy chcieliście Państwo jeszcze? Jeżeli tak, to przystępujemy do głosowania. Będzie to wyglądało tak, że będziemy wyczytywać poszczególnych radnych. Radny otrzyma od nas kartę do głosowania, wejdzie do kabiny, następnie będzie rzucał głos do urny, która znajduje się tutaj koło kabiny głosowania. Ja w tej kwestii jeszcze uzupełnię przewodniczącego wypowiedź wobec tego. Proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o wyczytywanie z listy obecności, z imienia i nazwiska obecnych na sesji radnych, a wyczytanych radnych o podchodzenie i wrzucanie do urny do głosowania. Przypominam, że mamy do dyspozycji kabinę, za którą nikt nie będzie nam przeszkadzał przy zaznaczeniu na karcie kandydata.
na którego chcemy głosować. Kamila tutaj jest obok nas. I to z mojej strony wszystko. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. Radny Adamczuk Jacek. Radny Dolba Piotr. Radny Gromek Krzysztof. Radny Koczułak Piotr. Radny Koczułak Wiesław. Radny Łukaszuk Henryk. Radny Majda Piotr. Radna Serafina Anna. Radny Suchowicz Wojciech.
Polska dla. Dziękuję bardzo. Ogłaszam 5-minutową przerwę, a komisję skrutacyjną proszę o ustalenie wyników głosowania. Panie Przewodniczący, prosilibyśmy o 10-minutową przerwę ze względu na sprawy. Proszę bardzo. Proszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu z wyboru Przewodniczącego Rady Zarządczej. Proszę bardzo. Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Zamość sporządzony na sesji w dniu 21 listopada 2018. Komisja skrutacyjna w składzie. Przewodniczący Krzysztof Ostasz, członek komisji Piotr Najda i członek Michał Kuzyński stwierdziła, co następuje. Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza się. Liczba radnych Rady Gminy Zamość obecnych na sesji uprawnionych do głosowania wynosi 21. Na przewodniczącego Rady Gminy Zamość zgłoszono kandydatury radnych. Jednego radnego, radny Wojciech Suchowicz. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania, wynosi 21. Liczba kart wyjętych z urny 21. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych 21. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów. Radny Wojciech Suchowicz oddano 21 głosów. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat radny Wojciech Suchowicz uzyskał wymaganą liczbę głosów i został wybrany na przewodniczącego Rady Gminy Zamość. Gratuluję. Dziękuję bardzo przewodniczącemu i komisji oczywiście. Dokonany wybór trzeba potwierdzić uchwałą Rady Gminy. Przeczytam teraz treść uchwały. Uchwała nr 1 na 18 Rady Gminy Zamość z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zamość. Na podstawie artykułu 19 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2013 roku pozycja 994 z późniejszymi zmianami. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i zapoznaniu się z wynikami ogłoszonymi przez komisję skrutacyjną, Rada Gminy uchwala, co następuje. Stwierdza się wybór radnego Suchowicza Wojciecha na przewodniczącego Rady Gminy Zamość. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Teraz przystąpimy do głosowania. Przypominam, oczywiście głosowanie uchwały. Przypominam, że głosujemy przez urządzenie do głosowania oraz dodatkowo sygnalizujemy sposób głosowania przez podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Thank you.
Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. No wiadomo, kto jest przeciw? Nie ma, kto się wstrzymał? Nie ma. Przedstawiam wyniki głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie wyborczych i co Rady Gminy. Gratuluję Panie Przewodniczący wyboru. Spełnionego obowiązku. Dziękuję za możliwość przewodniczenia pierwszej części sesji. Proszę nowego wybranego przewodniczącego Rady o dalsze prowadzenie obrad. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydata. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie
Dlatego każdorazowo będę zadawał pytanie o taką zgodę. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Wójcie, chciałbym zgłosić kandydaturę radnego Jacka Adamczuk. Dziękuję. Dziękuję. Czy Pan Radny Jacek Adamczuk wyraża zgodę na kandydowanie? Tak, wyraża. Dziękuję. Czy są kolejne zgłoszenia? Proszę bardzo, Panie Przewodniczący, Panie Wójcie. Szanowni Państwo, chciałem zgłosić na kandydata na wiceprzewodniczącego Rady Piotrka Koczułapa. Piotrek jest sołtysem już od wielu lat. Przez dwie kadencje był radnym, jest prezesem Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Człowiek odpowiedzialny, aktywny. Także proponuję Piotrka na kandydata. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mamy dwóch kandydatów. Czy są kolejne zgłoszenia? Nie widzę kolejnych zgłoszeń, w związku z tym pytam się Pan Radnych, czyli Pana Piotra, Pana Piotra Koczułapa, czy wyraża zgodę na kandydowanie? Dziękuję. Pan Jacek Adamczyk wyraził wcześniej. Szanowni Państwo, proszę Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania. Czy Komisji Skrutacyjnej wystarczy 5 minut, czy idziemy do wyrządu? Wystarczy 5 minut. 5 minut przejdę. Proszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o podanie zasad głosowania, a Komisję do jego przeprowadzenia. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Wójcie, przypomnę zasady głosowania. Głosowanie jest tajne, co nam nakazuje artykuł 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Radni będą głosować na kartach, tylko na kartach, które rozda Komisja Skrutacyjna i które będą opatrzone pieczęcią Gminy Zamość, Rady Gminy Zamość. Radny dokonuje wyboru dwóch kandydatów poprzez postawienie znaku X, to jest dwie przecinające się linie, w kratkach pod wyrazem tak, dwóch nazwisk kandydatów, odpowiadając w ten sposób za ich wyborem lub w kratkach pod wyrazem nie, opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tych kandydatów. Czy są jakieś pytania odnośnie zasad głosowania? Głosowanie będzie przeprowadzone tak jak poprzednio, w kabinie głosowania, obok kabiny stoi urna, do której prosimy wrzucać karty. W kabinie są długopisy, także nie musicie Państwo mieć swoich i prosiłbym, aby długopisu z kabiny nie zabierać. Jeszcze Panie Przewodniczący, że radni mają dwa prawa do głosu, ale nie muszą głosować. Nie ma takiego obowiązku. Jeżeli radny chce zagłosować tylko na jednego kandydata, może zagłosować tylko i wyłącznie na jednego kandydata. Tak jak poprzednim razem będziemy wyczytywać po kolei radnych, także prosimy podchodzić i pobierać kartę do głosowania. Radny Adamczuk Jacek. Radna Bartoń Anna. Radny Budzyński Michał. Thank you.
Radny Koczuła Piotr. Radny Koczuła Wiesław. Radny Kołtun Mirosław. Radny Kostrubiec Tadeusz. Radny Łukasz Henryk. Radny Najda Piotr. Radny Ostasz Krzysztof. Radny Pośnik Wiesław. Radna Serafina Anna. Radny Suchownik Wojciech. Radna Szymańska Karina. Radny Tarajko Tadeusz. Radna Wichorowska Beata. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie. Proponuję ustalenia wyników głosowania wyborów na dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Zamość, sporządzone na sesji w dniu 21 listopada 2018 roku. Komisja skrutacyjna w składzie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Krzysztof Ostasz, członek Komisji Piotr Najda, członek Komisji Michał Budzyński. Po wyjęciu kart z urny ich przeliczeniu stwierdza się, co następuje. Liczba radnych Rady Gminy Zamość obecnych na sesji uprawnionych do głosowania wynosi 21. Na wiceprzewodniczących Rady Gminy Zamość zgłoszono kandydatury następujących radnych. Radny Jacek Adamczuk, radny Piotr Koczułak. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania, wynosi 21. Liczba kart wyjętych z urny 21. Liczba głosów nieważnych 1. Liczba głosów ważnych 20. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów. Radny Jacek Adamczuk oddano 20 głosów. Radny Piotr Koczuła oddano 20 głosów.
komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydaci radni Jacek Adamczuk i Piotr Poczuła uzyskali wymaganą liczbę głosów i zostali wybrani na wiceprzewodniczących Rady Gminy Zamość. Gratuluję. Dziękuję komisji skrutacyjnej za zajęcie miejsc. Oczywiście to tam wyrób trzeba potwierdzić uchwałę Rady Gminy. Przeczytam teraz projekt uchwały. Projekt uchwała Rady Gminy Zamość z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Zamość. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami, po przeprowadzeniu głosowania tajnego i zapoznaniu się z wynikami ogłoszonymi przez komisję skrutacyjną, Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się wybór radnych Jacek Adamczuk i Piotr Koczułap na wiceprzewodniczących Rady Gminy Zamość. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z powyższym przystępujemy teraz do głosowania. Przypominam, że głosujemy poprzez urządzenie oraz dodatkowo sygnalizujemy sposób głosowania przez podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę przycisnąć przycisk i podnieść rękę. Przeciw nie widzę, wstrzymujących się również. Przedstawiam wyniki głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy. Gratuluję panu radnym. Kochani, złożyć najlepsze życzenia
Niech wam nie zbraknie sił i zdrowia i środków, by spełnić wszystkie mieszkańców gminy prośby i marzenia. Z uwagi na to, że nie wszyscy nowi radni może mnie znają i tak się zastanawiałem, dlaczego ja jestem honorowym obywatelem gminy Zamość. Pozwólcie, że dwa zdania powiem. Służbę strażacką zaczynałem w 1944 roku w partyzance, grzejąc się w remizie strażackiej z jednej strony bandy UPA, z drugiej strony pacyfikacja. A jak mundur wojskowy zrzuciłem po służbie w 4. Pułku Piechoty w 1949 roku, zostałem naczelnikiem straży. Kilka z brawurą przeprowadzonych akcji zadecydowało, że zameldowano w Lublinie, że mamy kandydata na komendanta powiatowego w Tomaszowie. Tymczasem po rocznej szkole oficerskiej, a później 2 lata pracując, trzeba było odrabiać, bo nie było oficerów. Znalazłem się w szkole oficerów w Warszawie jako oficer szkoleniowy, dowódca kompanii i po długich staraniach go otoczyć opieką starych, samotnych rodziców wyrwałem się, ale postępem jako wojak zginęło 3 żołnierzy z jednym z pułków lotniczych i rozkaz ministra obrony: w każdym pułku lotniczym ma być oficer pożarnictwa, tylko skąd ich było nabrać, więc do mnie się zwrócono, wybieraj punkt, a jak nie, to się zbijamy jako wojaka. Wybrałem techniczną szkołę wojsk lotniczych i w 1957 roku, jak byłem komendantem straży wojskowej tutaj, to były piękne dwa wozy strażackie, ale nie wolno im było z koszar wychylić się. Ja znalazłem się w komórce kontrolnej dowództwa wojsk lotniczych i przekonałem ich, że ta jednostka musi śpieszyć na pomoc na teren miasta i sąsiednich gmin. Z kolei kiedyś w czasie huraganu w przeciągu 10 minut powstało 9 pożarów. 2 na terenie miasta i 7 na obrzeżach miasta, a zawodowa teraz jest już silna zawodowa, ale do wszystkich nie mogła jechać. Gdyby nie było tych ochotniczych, nie wiem, jaka sytuacja by była. Ale proszę pamiętać, że nie wiemy, co jutro przyniesie, jakie tragedie i gdzie trzeba będzie śpieszyć na pomoc. Nasze jednostki po kilkanaście wyjeżdżało kilka lat temu nad Wisłę w czasie powodzi. Kiedyś wysyłałem 8 jednostek do Przemyśla, jak chmura się urwała, zalała Przemyśl, wszystkie domy i tak dalej. To raz. A drugi raz jeszcze jeden przykład pozwolę sobie powiedzieć. Na jednej z uroczystości strażackich przerwa, wychodzę z trybuny, podchodzi babcia, zalamuje ręce. Jak panu dziękuję, że pan przypomniał, ja mam małe wnuczęta, ja jak widzę mundur strażacki, to ja się macam za kieszeń, czy zapalek ty zostawiłam. Czyli ten sam mundur strażaka, tego ochotnika, mobilizuje jego rodzinę i całą miejscowość. A są i tacy ludzie, którzy uważają, jak zawodowa jest silna, to nam ochotniczych nie potrzeba. Potrzeba. Niech nie będzie akcji, ale niech ta siła będzie, która by mogła zapewnić spokojny sen wczoraj urodzonym dzieciom i zmęczonym pracą, życiem i walką starców. To jest takie moje marzenie, dlatego życzę szanownej Radzie, by nie zbrakło środków na wszystkie potrzeby społeczno-gospodarcze, ale nie zapominajcie również o strażach. I wszystkim mieszkańcom naszej kochanej gminy życzę, by ten straszny wróg, któremu na imię pożar i inne nieszczęścia, omijały wasze domy, wasze rodziny i piękną gminę Zamość. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Panie i panowie radni. Jeszcze przepraszam, nie dokończyłem, że założyłem 5 jednostek strażackich na terenie gminy Zamość. Znamy i wiemy, ale dobrze, że się nam przypomina o tym, panie burmistrzu. Panie i panowie radni.
Porządek obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy Zamość ustalony został przez komisarza wyborczego. Nie przewidują jednak wyboru stałych komisji rady. Sytuacja ta w praktyce uniemożliwia rozpoczęcie prac rady nad przedłożonym przez wójta projektem budżetu gminy na rok 2019. Z kolei Regionalna Izba Obrachunkowa zaleca organom gmin uchwalenie tegoż budżetu do końca bieżącego roku. Z tego też powodu, mając na uwadze, proponuję Wysokiej Radzie rozszerzenie porządku obrad dzisiejszej sesji o dodatkowy punkt, czyli wybór stałej Komisji Rady Gminy Zamość. Jeśli w tym zakresie nie usłyszę innych wniosków lub uwag, poddam przedłożony wniosek pod głosowanie. Nie widzę, w związku z tym podaję pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad pierwszej sesji Rady Gminy Zamość 8 kadencji o punkt 8a, czyli wybór stałej Komisji Rady Gminy Zamość. Proszę o udział w głosowaniu. Kto jest za przyjęciem wniosku, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy zdecydowała o rozszerzeniu porządku obrad sesji o punkt wybór stały Komisji Rady. W związku z powyższym potrzebny jest wybór komisji uchwał i wniosków. Proponuję, aby komisja ta pracowała w trzyosobowym składzie. Czekam na inne wnioski. Jeśli nie słyszę, to zobaczę. To przegadamy. Proszę o zgłaszanie kandydatów do komisji uchwał i wniosków. Proszę Państwa. Proszę Panowie. Zgłaszam kandydata, kandydatkę do Komisji Uchwał i Wniosków, radną Halinę Szymańską. Czy pani Halina Szymańska, radna, wyraża zgodę na pracę komisji? Tak. Dziękuję pani. Tak. Proszę, słucham. Jeszcze dwie kandydatury. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Przewodniczący, szanowni państwo, ja proponuję panu Bartą, panu Beatę Grzegorz. Czy radna Anna Bartel wyraża zgodę na pracę komisji? Dziękuję. Czy radna Beata Forowska wyraża zgodę na udział w komisji? Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś kandydatury? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Proponuję głosowanie na całym składzie komisji. Jeśli nie zobaczę i nie usłyszę innych wniosków, tak też zrobimy. Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania nad składem komisji uchwał i wniosków, czyli pani radna Halina Szymańska, pani Anna Bartoń i pani Beata Wichorowska. Kto z państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, względne pytania, ale wtedy procedurami trzeba je zadać. Dziękuję bardzo za udział w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada Gminy wybrała komisję uchwał i wniosków. Ogłaszam 10-minutową przerwę. Członków komisji uchwał i wniosków proszę o ukonstytuowanie się. Dziękuję. Przerwa 10 minut. W trakcie przerwy grupa radnych przedłożyła mi 4 projekty uchwał. Są one związane z realizacją punktu obrad dzisiejszej sesji. Wybór stałych komisji Rady Gminy. Projekty przekazałem komisji uchwał i wniosków. Proszę przewodniczącą komisji o ich omówienie i przedstawienie również tych spraw. Pani radna Anna Bartoń. Panie, panowie radni, komisja konstytuowała się w składzie przewodnicząca Anna Bartoń, członek komisji Beata Wichorowska i członek komisji Halina Szymańska. Do komisji uchwał i wniosków powołanej na dzisiejszej sesji Rady Gminy Zamość wpłynęły od grupy radnych 4 projekty uchwał, których przedmiotem jest organizacja wyboru stałych komisji Rady Gminy. 2 projekty dotyczą
zasadniczą określania, z ilu radnych składały się będą komisje: rewizyjna, skarg, wniosków i petycji. Obowiązek powołania przez Radę tych komisji wynika z ustawy o samorządzie gminnym. Grupa radnych w projektach uchwał proponuje, aby komisje składały się z 5 radnych każda. Grupa radnych proponuje też, aby powołać 2 dodatkowe komisje rady w składach 8-osobowych każda. Radni proponują powołać komisję oświatowo-społeczną, również komisję rozwoju gminy i budżetu. W przedłożonych projektach uchwał radni proponują przedmiot działania poszczególnych komisji. Komisji oświatowo-społecznej. Przedmiotem działania komisji są sprawy z zakresu oświaty, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki, polityki prorodzinnej, zdrowia i spraw socjalnych, współpracy z organizacjami pozarządowymi, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, promocji gminy, współdziałania z innymi gminami, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, nadawania honorowego obywatelstwa gminy i tytułów honorowych. Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu. Przedmiotem działania komisji są zadania z zakresu: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych i inwestycyjnych, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i promocji inwestycyjnej gminy, gospodarowania mieniem gminnym, ochrony środowiska, podatków i opłat lokalnych, budżetu i finansów. Komisja Uchwał i Wniosków opiniuje pozytywnie przedłożone projekty uchwał i przekazuje je przewodniczącemu Rady Gminy. Dziękuję Panie Przewodniczący. Czy są pytania do omówionych projektów 4 uchwał lub wnioski ze strony Państwa radnych? Nie widzę, tak? Dobrze, ja odczytam uchwały, o których mówiła Pani Przewodnicząca, Pani Radna, Anna Warto. Uchwała Rady Gminy Zamość z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z publicznymi zmianami oraz paragrafu 16 ust. 1 paragrafu 64 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały nr 58/464/18 Rady Gminy Zamość z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Zamość. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Określa się skład osobowy komisji w liczbie 5 osób. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Kolejna uchwała w sprawie określenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami oraz paragraf 16 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały nr 58/464/18 Rady Gminy Zamość z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Zamość. Rada Gminy uchwala za następny. Paragraf 1. Określa się skład osobowy komisji z 5 osób. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Trzeci projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświatowo-Społecznej. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami oraz paragraf 16 ust. 1 i paragraf 64 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały nr 58/464/18 Rady Gminy Zamość z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Zamość. Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf 1. Powołuje się Komisję Oświatowo-Społeczną. Paragraf 2. Przedmiotem działania komisji są sprawy z zakresu oświaty, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki, polityki prorodzinnej, zdrowia i spraw socjalnych, współpracy z organizacjami pozarządowymi, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, promocji gminy, współdziałania z innymi gminami, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, nadawania honorowego obywatelstwa gminy i tytułów honorowych. Paragraf 3. Określa się skład osobowy komisji w liczbie 8 osób. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf 4 to był. I czwarty projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu na podstawie artykułu 27 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami oraz paragraf 16 ust. 1 paragraf 64 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały nr 58/464/18 Rady Gminy Zamość z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Zamość. Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf 1. Powołuje się Komisję Rozwoju Gminy i Budżetu. Paragraf 2. Przedmiotem działania komisji są zadania z zakresu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych i inwestycyjnych, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i promocji inwestycyjnej gminy, gospodarowania mieniem gminnym, ochrony środowiska, podatków i opłat lokalnych, budżetu i finansów. Paragraf 3. Określa się skład osobowy komisji w liczbie 8 osób. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To są projekty uchwał, na których za chwilę będziemy głosować. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia składu osobowego komisji rewizyjnej. Proszę o udział w głosowaniu. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dwie kategorie to zero, więc stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 21 głosów za. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie określenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Również proszę o udział w głosowaniu na tych samych zasadach. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Zegar wstrzymany. Jeszcze raz poprosimy.
Proszę bardzo, głosujemy. Kto jest za, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję bardzo za głosowanie. Również 21 osób za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Kolejne głosowanie. Głosowanie uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Oświatowo-Społecznej. Proszę o głos, proszę o głosowanie. Za chwilkę. Proszę bardzo, głosujemy. Kto jest za, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, nie widzę. Również 21 osób za projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Oświatowo-Społecznej. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświatowo-Społecznej. I czwarty projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu. Proszę o udział głosowania. Proszę bardzo, przewodniczący głosowaniu. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Teraz robię 11 sekund wystarczy. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu. 21 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Wysoka Rado, przystępujemy obecnie do wyboru składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Zamość. Przystępujemy do wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej zgodnie z podjętą przed chwilą przez Radę uchwałą. Tworzyć ją będzie 5 radnych. Proszę o zgłaszanie kandydatu do składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Koledzy Koleżanki, do Komisji Rewizyjnej chciałbym zgłosić kolegę Piotr Dąba i kolegę Konrad Pitka. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, są jeszcze kandydatury. Proszę. Panie Przewodniczący, Panie Komisji, Szanowni Państwo. Do Komisji Rewizyjnej chciałbym zgłosić radnego Henryka Łukaszczuka, radną Annę Serafin i radną Beatę Mikulską. Dziękuję. Nie widzę. Zamykam zgłaszanie kandydatów. Przypominam zgłoszonych radnych do pracy w Komisji Rewizyjnej. Następujący radny. Piotr Dołba, Konrad Kitka, Henryk Łukaszczuk, pani Beata Wichorowska i pani Anna Serafik. Czy są uwagi, pytania do kandydatów? Widzę, nie słyszę. Ponieważ zgłoszono 5 kandydatów, proponuję, aby poddać pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej w prezentowanym składzie. Czy są wnioski? Jakie wnioski Państwa radnych? Nie widzę sprzeciwu, więc teraz pytam. Czy pan radny Piotr Dołba wyraża zgodę na udział w pracach Komisji Rewizyjnej? Wyrażam zgodę. Dziękuję. Czy pan radny Konrad Kitka wyraża zgodę na udział w pracach Komisji Rewizyjnej? Wyrażam zgodę. Dziękuję. Czy pan radny Henryk Łukaszczuk wyraża zgodę na udział w pracach Komisji Rewizyjnej? Wyrażam zgodę. Dziękuję. Czy pani radna Beata Wichorowska wyraża zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej? Wyrażam zgodę.
Wyrażam zgodę. Dziękuję. Czy pani radna Anna Serafin wyraża zgodę na pracę w komisji rewizji? Tak, wyrażam. Dziękuję uprzejmie. Proszę o udział w głosowaniu. Kto jest za wyborem komisji rewizyjnej w prezentowanym przeze mnie przed chwilą składzie, proszę nacisnąć przycisk oraz podnieść rękę. Jeszcze chwilkę, możemy już głosować. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 20 radnych. 20 jest za. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego komisji rewizyjnej. Przystępujemy do wyboru składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Zgodnie z podjętą przez Radę uchwałą otworzyć ją będzie 5 radnych. Również w tym przypadku proszę o zgłaszanie kandydatu do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Słucham Państwa. Proszę bardzo, pani radna. Panie przewodniczący, panie wójcie, szanowni Państwo. Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zgłaszam następujące kandydatów: Tadeusza Kostrupca, Krzysztofa Gromka i Wysława Wośnika. Dziękuję. Czy są jeszcze kandydatury? Proszę bardzo, panie radny. Panie przewodniczący, szanowna rado, do komisji zgłaszam kandydaturę Szymańska Filipa i Kitka Konrad. Czy są jeszcze jakieś kandydatury? Nie widzę. Czy radny Tadeusz Kostrubiec wyraża zgodę na pracę w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? Wyraża. Dziękuję. Czy radny Krzysztof Plamek wyraża zgodę na pracę w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? Dziękuję. Czy radny Wiesław Kłośnik wyraża zgodę na pracę w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? Tak, wyrażam. Dziękuję. Czy radna Halina Szymańska wyraża zgodę na pracę w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? Tak, dziękuję. Czy radny Kobek Kitka wyraża zgodę na pracę w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? Wyrażam zgodę. Dziękuję. Ponieważ zgłoszono 5 kandydatów, proponuję, aby poddać pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w prezentowanym składzie. Jeśli nie będę widział zgłaszanych przez Państwa wniosków lub sprzeciwów, podejmę do głosowania. Nie widzę. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. Kto jest za wyborem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w prezentowanym składzie osobowym, proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 20 radnych, 19 radnych powiedziało się za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w proponowanym składzie. Przystępujemy do wyboru składu osobowego Komisji Oświatowo-Społecznej. Zgodnie z podjętą przez Radę uchwałą tworzyło ją będzie 8 radnych. Obecnie proszę o zgłaszanie kandydatów do składu komisji. Proszę bardzo, pan radny. Szanowny panie przewodniczący, panie wójcie, drodzy koledzy radni. Chciałem zgłosić kandydaturę do komisji
Komisji Oświaty i Rozwoju. Panią Annę Bartą. Przepraszam, do Komisji Oświatowo-Społecznej. Panią Annę Bartoń, panią Annę Serafin, panią Beatę Wikorowską, pana Piotra Majdę, pana Michała Rodzińskiego. Proszę o zgłaszanie kolejnych kandydatur. Proszę bardzo, panie radny. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, chciałbym zgłosić następujących kandydatów. Pana Edmunda Hałasę, radnego Tadeusza Tarajko i radnego Krzysztofa Osa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Kandydatur? Nie widzę. Zamykam zgłaszanie kandydatur. Przypominam, zgłoszonych radnych do pracy w Komisji Oświatowo-Społecznej to Anna Barton, Anna Serafin, Beata Wikorowska, Piotr Majda, Michał Budzyński, Edmund Hałasa, Krzysztof Postarz, Tadeusz Tarajko. Teraz pytam się wszystkich Państwa radnych, czy wyrażają zgodę. Podam formułkę na początku, więc proszę tylko odpowiedzieć tak, wyrażam zgodę. Czy wyrażacie Państwo zgodę na pracę w Komisji Oświatowo-Społeczną? Pani radna Anna Barton. Dziękuję. Pani Anna Serafin? Tak, dziękuję. Pani Beata Wikorowska? Wyrażam zgodę. Dziękuję. Pan Piotr Majda? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Pan Michał Budzyński? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Pan Edmund Hałasa? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Pan Krzysztof Ostarz? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Pan Tadeusz Tarajko? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Nie zgłoszono 8 kandydatów. Proponuję, aby poddać pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświatowo-Społecznej w prezentowanym składzie. Czy są inne wnioski lub sprzeciw? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wyborem Komisji Oświatowo-Społecznej w prezentowanym składzie osobowym? Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Chwileczkę. Możemy głosować. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. 21 radnych głosowało za. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświatowo-Społecznej. Przystępujemy do wyboru składu osobowego Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu. Zgodnie z podjętą przez Radę uchwałą tworzycie będzie 8 radnych. Również w tym punkcie proszę o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu. Proszę bardzo. Proszę pana. Szanowny panie przewodniczący, panie wójcie, do Komisji Budżetowo-Społecznej zgłaszam kandydatów. Do Rozwoju Gminy i Budżetu. Przepraszam, do Rozwoju Gminy i Budżetu. Radnego Jacka Adamczuka, radnego Piotra Dołbę i radnego Wiesława Koszułapa. Dziękuję. Proszę pana o zgłoszenia. Proszę bardzo, panie radny. Panie przewodniczący, panie wójcie, szanowni państwo, do Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu zgłaszam następujące osoby. Dobromicki Sylwester, Majda Piotr, Kołtun Mirosław, Kostrubiec Tadeusz i Koczułak Piotr. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? W razie zamykam zgłoszenie kandydatów. Przypominam zgłoszonych radnych do pracy w Komisji Rozwoju Gminy Budżetu. Radni: Jacek Adamczuk, Piotr Dołba, Wiesław Koczułap, Sylwester Dobromiński, Piotr Koczułap, Piotr Najda, Mirosław Tołtun, Tadeusz Kostrubiec. Również w tym przypadku zadam pytanie, czy radni wyrażają chęć pracy w Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu. Radny Jacek Adamczuk. Tak, wyrażam. Dziękuję. Radny Piotr Dołba. Tak, wyrażam. Dziękuję. Radny Wiesław Koczuła. Tak, zgadzam się. Dziękuję. Radny Sylwester Dobromiński. Tak, wyrażam. Dziękuję. Radny Piotr Koczuła. Tak, wyrażam. Dziękuję. Radny Piotr Majda. Tak, wyrażam. Dziękuję.
Radny Tadeusz Kostubiec. Tak, wyrażam. Dziękuję. Radny Mirosław Kołd. Tak, wyrażam. Dziękuję. Ponieważ zgłoszono 8 kandydatów, proponuję, aby poddać pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu w prezentowanym składzie. Czy są inne wnioski lub sprzeciw? Nie widzę. W związku z tym proszę o udział w głosowaniu. Możemy głosować. Kto jest za? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Głosowanie zakończone. 21 radnych poparło ten projekt. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu. Szanowni Państwo Radni, Rada Gminy Zamość wybrała swoje stałe komisje. Dziękuję Państwu Radnym za współpracę w realizacji tej części obrad Rady. Przed razem informuję, że zwołuję pierwsze obrady wybranych komisji w dniu dzisiejszym, to jest 21 listopada, tuż po zakończeniu sesji. W trakcie obrad proszę o wybór przewodniczącego komisji i zastępcę przewodniczącego. Protokoły z obrad komisji proszę doręczyć do mnie w dniu dzisiejszym. Czy w sprawach różnych Państwo radni chcieliby zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę, dziękuję. Pragnę przekazać ustalenia poczynione z wójtem gminy Zamość w zakresie terminarza pracy Rady w najbliższych dniach. Punkt pierwszy. Kolejna sesja Rady gminy Zamość będzie miała miejsce w dniu 29 listopada bieżącego roku, to jest we czwartek o godzinie 15. Punkt drugi. Sesja budżetowa Rady gminy Zamość planowana jest na dzień 27 grudnia bieżącego roku, również czwartek o godzinie 15. Oczywiście tutaj to jest w świetlicy, tutaj można. I trzech, terminarz prac Komisji Rady na przedłożony przez wójta projektem budżetu gminy na 2019 rok. Prace Komisji Rady do dnia 5 grudnia. Jest to ostateczny termin przekazania protokołów z obrad poszczególnych komisji do Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu. Może przeczytam jeszcze raz, bo coś uciekło, no? Do dnia 5 grudnia. Jest to ostateczny termin przekazania protokołów z obrad poszczególnych komisji do Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu. Komisja Rozwoju Gminy i Budżetu najpóźniej w dniu 7 grudnia powinna przekazać protokoły ze swoich obrad wójtowi gminy. Proszę przewodniczący komisji, aby terminy obrad komisji ustalali z wójtem gminy. Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim za udział w pierwszej sesji uroczystej Rady Gminy Zamość 8 kadencji. Zamykam obrady. I proszę bardzo przed scenę, zrobimy sobie wspólne zdjęcie oraz taka informacja od informatyków. Prosimy o oddanie pilotów do Pana. Dziękuję bardzo.